Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej już piątej części podstaw na stronie inkscape-tutorial.pl. W tej części spróbuję omówić kilka takich bardzo fajnych, przydatnych narzędzi, które znajdują się w Inkscape'ie, natomiast które nie wchodzą jakby w podstawowe narzędzia takie jak tworzenie obiektów, natomiast są to narzędzia wspomagające. Pierwszym jakby z tych narzędzi będą gradienty. Gradienty to po prostu tonalne przejście między jednym kolorem a drugim w sposób płynny. Tam na linii między tymi kolorami mogą być jeszcze inne, pośrednie. W każdym razie jest to płynne przejście pomiędzy kolorami. Są dwa podstawowe rodzaje gradientów. Są gradienty liniowe, które wyglądają mniej więcej w ten sposób, i gradienty radialne, które wyglądają mniej więcej jakoś tak. Jeżeli chodzi o gradienty w Inkscape'ie, to tworzymy je w ten sposób, że używamy do tego narzędzia, które znajduje się w tym miejscu. To jest takie zielone narzędzie. Widać, że tutaj mamy przejście od jednego koloru do drugiego. Są to dwa punkty i w ten sposób dokładnie to narzędzie będziemy działać. Żeby z niego skorzystać, trzeba kliknąć najpierw tą ikonkę. Następnie najlepiej zobaczyć sobie, co mamy tutaj w ustawieniach, jakie rzeczy mamy wybrane. Najlepiej wybrać sobie po prostu gradient liniowy, jeżeli to ma być gradient właśnie liniowy. No i ustalmy sobie, że będziemy właśnie teraz z tego narzędzia korzystać. Chcemy ten gradient nasz liniowy nałożyć na taki oto prostokąt, więc ten prostokąt musi być zaznaczony. Wtedy przechodzimy właśnie do narzędzia gradientowego i przeciągamy sobie w ten sposób nasz uchwyt gradientu. Dzięki temu stawiamy sobie, czy stwarzamy sobie gradient. Dość ważną, istotną informacją jest w tej chwili to, że to, co stworzyłem w tej chwili, to nie jest przejście od koloru czarnego do białego, ale przejście od koloru pełnego koloru czarnego do zupełnie przezroczystego koloru czarnego. Na dowód na to, że ta figura, którą tutaj mamy, jest przezroczysta, ja stworzę prostokąt w czarnym kolorze, dam go pod spód naszej pierwszej figury i pokażę bardzo konkretnie, że tam pod spodem tak naprawdę wszystko widać. Dopiero tutaj, kiedy mamy pełny czarny kolor, to ta figura jest nieprzenikniona. Wcześniej wchodziliśmy w przezroczystość. Żeby zmienić to, wystarczy wybrać znowu ten obiekt, kliknąć sobie na ten uchwyt czy na tą część i zmienić kolor, i w tym momencie mamy już przejście w pełni między dwoma kolorami. Jak mówiłem, przejście jest nie tylko liniowe, ale także radialne. Weźmy sobie po prostu okrąg. Ja, właściwie to jest koło. Ja mógłbym tutaj teraz nałożyć ten okrągły gradient radialny na to koło, po prostu używając właśnie tego narzędzia, ale tym razem zrobię to inaczej. Tym razem wejdę sobie do panelu kontur i wypełnienie i w panelu kontur i wypełnienie w zakładce wypełnienie użyję tej ikonki, stworzę od razu gradient radialny na tym obiekcie. Teraz stworzymy sobie coś takiego fajnego, że zrobimy sobie z tego naszego koła, zrobimy sobie coś w rodzaju kulki w bardzo szybki, prosty sposób. Mianowicie zrobimy najpierw tak, że pierwszy z tych kolorów zmienimy na pełny kolor czerwony, natomiast kolor w środku troszeczkę rozjaśnimy. Chociaż tak sobie myślę, że kolor z zewnątrz można by jeszcze troszeczkę zaciemnić, natomiast kolor ze środka rozjaśnimy, bardzo ładnie będzie to wyglądało. I teraz ja ten gradient przesunę delikatnie. Spójrzcie, jak fajnie to wygląda. Od razu zyskaliśmy pewną głębię, pewną trójwymiarowość tego prostego, płaskiego obiektu. Teraz pokażę wam bardzo prostą sztuczkę. Skopiuję sobie ten obiekt, mogę to zrobić albo Ctrl D, wtedy będę miał dwa obiekty, albo klikając po prostu prawym przyciskiem powiel. W tym momencie zrobię tak. Odwrócę sobie o 180 stopni naszą figurę i w tym momencie zmniejszę ją, trzymając Ctrl i Shift. Zmniejszę ją troszeczkę w ten sposób i spójrzcie, co się w tym momencie dzieje. W tym momencie w naszym wypukłym bąblu zrobił się bąbel wklęsły w drugą stronę i bardzo ciekawie to wygląda. Jeżeli teraz sobie lekko zmiękczymy krawędzie tego naszego kółka, teraz je znowu dublujemy, wybierzemy sobie teraz narzędzie do pobierania koloru i wybierzemy kolor mniej więcej gdzieś ze środka pomiędzy tym a tym odcieniem czerwonego, to może być też tutaj, to w tym momencie robi nam się bardzo ciekawe wrażenie takiej płaszczyzny gdzieś tam w głębi jakiegoś tam przycisku. Spójrzcie, ja utworzyłem tutaj trzy obiekty. Już mamy tyle różnych ciekawych rzeczy, które się tutaj wydarzyły dzięki temu prostemu zastosowaniu gradientów. Jeżeli chodzi o gradienty w ogóle, to jest jeszcze kilka spraw do poruszenia tak naprawdę. Na przykład jeżeli mamy sobie gradient,
ten gradient jest liniowy, no wezmę liniowy, od punktu A do punktu B, to możemy go jakby wielokrotnie, możemy go tak wielokrotnie, że tak powiem, powtarzać na tym sobie naszym obiekcie. Do tego celu po prostu wchodzimy sobie, tylko musi być zaznaczony obiekt, a nie wyjaśnię jedną rzecz. Jeżeli mamy w tej chwili narzędzie gradientowe i klikamy sobie na jeden tylko konkretnie z tych punktów, to w tym okienku, które widzimy tutaj, będzie nam się wyświetlała informacja tylko i wyłącznie do koloru, który jest w tym punkcie, a nie do gradientu w całym obiekcie. Więc żeby mieć kolor z gradientu w całym obiekcie, musimy sobie zaznaczyć po prostu cały obiekt i wtedy mamy zamiast poszczególnych kolorów, mamy gradient jako obiekt. Zresztą mamy kilka takich gradientów. Wszystkie gradienty, których użyliśmy w tym wydaniu, czy jakby w tej sesji korzystania z naszego programu, to wszystkie te gradienty są tutaj odnotowane. Ten jest ostatnim z nich. Spójrzcie, że te gradienty tutaj możemy sobie powtarzać albo lustrzanie, albo kierunkowo. Ja mówiąc szczerze, niezbyt często używam tych opcji, aczkolwiek rzeczywiście czasem one są potrzebne i zdecydowanie bardzo dobrze, że takie narzędzie się znalazło w programie Inkscape. Jak mówiłem, to nie tylko muszą być dwa punkty, czyli jakby dwa... Nie tylko z dwóch punktów, z dwóch kolorów musi się składać gradient. Gradient może się składać, jak mówiłem, z wielu różnych innych kolorów. Żeby stworzyć sobie nowy punkt, to możemy albo skorzystać z tego panelu tutaj. Wtedy wybieramy sobie nasz gradient, bierzemy modyfikuj. Tutaj mamy sobie punkty rozpisane. Wystarczy, że dodamy punkt, on się utworzy gdzieś tam w środku. I tak naprawdę zamiast dwóch punktów gradientu mamy trzy, ale to jest ta, powiedzmy, mniej ciekawa i mniej intuicyjna forma dodawania takich punktów. No, spójrzcie zresztą, że ten punkt już można przesuwać. Lepiej wziąć właśnie narzędzie gradientowe i na takim gradiencie, który widzimy tutaj, klikamy dwa razy, dodajemy sobie punkty. Oczywiście kolor tych punktów możemy dowolnie zmieniać. Wybierzemy sobie inny kolor, wybierzemy sobie jeszcze jeden kolor, wybierzemy sobie jeszcze jeden punkt i zmienimy go na inny kolor. I tak dalej, taki gradient zostaje, jak już mówiłem, zachowany i nawet jeżeli ja ten obiekt usunę, stworzę sobie nowy obiekt, to w tym momencie mogę tutaj wejść na gradient i przywołać ten gradient z powrotem. Rzecz bardzo fajna, bardzo użyteczna. Ostatnią dość ciekawą funkcjonalnością, jeżeli chodzi o gradienty, tak mówiąc na początku wprost, bo to jest dość duży, rozbudowany temat. Ale podstawy myślę, że możemy tutaj z tego wyciągnąć. Stworzymy sobie jeszcze raz obiekt. Teraz ten obiekt ja, używając spacji, powielam, tworzę wiele takich obiektów. Mam tutaj ich kilka, kiedy zaznaczę, to się okaże, że tych obiektów jest dokładnie 9. Wezmę teraz narzędzie gradientowe, znów wybiorę gradient radialny i teraz, kiedy będę przeciągał, to na każdym z tych obiektów taki sam gradient zostanie położony. Tutaj może niezbyt dokładnie widać, że ten gradient jakby został równo rozłożony, ponieważ przez to, że jak mówiłem, jest to gradient od koloru do przezroczystości, to przez to wygląda trochę jakby te gradienty zachowywały się inaczej, ale kiedy ja wejdę w modyfikację gradientu, zmienię sobie nasz drugi kolor z przezroczystego na w pełni nieprzezroczysty biały, to w tym momencie widzimy, że to jest jeden gradient położony na wiele obiektów. Teraz te obiekty możemy sobie przesuwać. I teraz bardzo dobrze jest zaznaczyć jakby pewną funkcję, czy wspomnieć o pewnej rzeczy. W tym panelu tutaj, w prawej stronie, w zależnościach, jest ich 4, ja nie tłumaczyłem i myślę, że pozostawię raczej waszej intuicyjności to, co robią te ikonki, ale jeżeli chodzi o ten konkretny, dobrze jest zaznaczyć, że taka istnieje możliwość. Spójrzcie, że ten gradient dla wszystkich tych obiektów ma swoje centrum dokładnie w tym punkcie. Teraz, jeżeli ta opcja jest włączona, to ja przesuwając te obiekty, przesuwam również owo centrum. Ale jeżeli wyłączę tę opcję i przesunę nasze rysunki, to centrum zostaje w tym miejscu, gdzie od początku się znajdowało, niezależnie od tego, czy ja będę powiększał nasz zestaw obiektów, czy nie. Teraz jeżeli sobie wezmę jakiś jeden obiekt i go przestawię, to w tym momencie, no jeszcze on tutaj się przesuwa, ja muszę wyłączyć tę opcję, w tym momencie ten gradient jakby już jest tylko i wyłącznie dostępny dla tego obiektu, ale jeżeli ja zaznaczę te, które nie zostały ruszone razem, to one nadal mają gradient w tym samym miejscu i dalej możemy go przesuwać, dalej możemy go zmieniać. Rzecz bardzo przyjemna. Teraz przejdziemy sobie do kolejnego punktu, spojrzymy na narzędzie tekstowe. Narzędzie tekstowe to jest bardzo rozbudowany temat, ja spróbuję go tylko tak mniej więcej po powierzchni, że tak powiem, przeszlifować i omówić zupełnie z grubsza.
Do tego celu wybierzemy sobie narzędzie do tworzenia, jeszcze raz zaznaczę obiekty. Do tego celu wybiorę sobie narzędzie do tworzenia tekstu, które jest tutaj. Wybieram to narzędzie i mogę wprowadzić, przybliżę trochę widok, mogę wprowadzić dowolny tekst. W tak dowolnie wprowadzonym tekstem mogę zrobić wiele ciekawych rzeczy. No, na przykład jeżeli sobie wstawię Enter gdzieś w międzyczasie czy w tej przestrzeni, to się nagle okaże, że mamy oczywiście w dwóch wierszach. Mamy tutaj do czynienia także, czy jakby mamy tutaj do użycia kilka narzędzi, które znamy również na przykład z edytorów tekstów, czyli mamy na przykład interlinię, czyli odstęp między wierszami. Mamy tutaj możliwość zrobienia wyśrodkowania, wrzucenia, wyrównania tekstu do lewej, wyrównania tekstu do prawej. Mamy również możliwość wyjustowania, ale o tym za chwileczkę. Ten tekst składa się cały czas ze znaków, on jest cały czas edytowalny pomimo tych drobnych zmian. Mamy też jeszcze kilka ciekawych innych możliwości, które się bardzo przydają w pracy z tekstem. Czasem zdarza się, że stworzymy jakiś napis. I ten napis, w tym napisie litery nie do końca się ze sobą jakby zgadzają. Pewne przestrzenie między literami nie są takie, jak powinny. To możemy bardzo łatwo skorygować. Wybieramy sobie miejsce, które chcemy skorygować. No załóżmy, że to będzie między A i P, bo tutaj troszkę ta odległość jest za duża. Ja w tym momencie mogę albo kliknąć, albo też przejść kursorami w lewo albo w prawo we właściwe miejsce, gdzie nasz tekst wymaga, powiedzmy, lekkiej korekty. W tym momencie wciskam lewy klawisz Alt i zaczynam posługiwać się strzałkami w lewo i w prawo. Jeżeli chcemy dać jakieś litery wyżej, od tak po prostu, bo jakaś tam nasza wizja artystyczna czy graficzna tego wymaga, to oczywiście też mamy taką możliwość, nie zamieniając tekstu na krzywe. Wybieramy sobie fragment tekstu, czy to jest jedna litera, czy dwie, czy więcej. I w tym momencie znowu klikamy, czy wciskamy lewy klawisz Alt, wciskamy przyciski do góry albo na dół i w tym momencie nasze litery zmieniają swoje położenie. Możemy również zmienić kąt nachylenia danej litery. Zaznaczam sobie taką literę, wciskam klawisz Shift, nie, przepraszam, wciskam klawisz Alt znowu i lewy, prawy nawias kwadratowy powodują, że ja mogę sobie wyginać dowolnie tę literę, jak nam się podoba. Teraz jest taka dość istotna informacja, że spójrzcie, ja zaznaczę sobie ten napis. Wprawdzie litera, która została pochylona, to pochylenie zostało jakby zaznaczone na tych konturach liter, ale w gruncie rzeczy to, że niektóre litery są wyżej, a inne niżej, już nie zostało tutaj odnotowane. Do tego stopnia, że jeżeli ja zaznaczę teraz te dwie litery, znowu używam klawisz Alt, przesuwam te litery wyżej, to teraz, kiedy ja będę chciał te litery zaznaczyć, to jeżeli ja je zaznaczę, to i tak mi się zaznaczą tutaj te przestrzenie, albo jeżeli chcę je zaznaczyć gdzieś tam, jakby mieć wpływ tak czy siak na nie, muszę zaznaczyć tą przestrzeń, w której one by się znalazły, gdyby jednak były w pierwotnym położeniu, więc tutaj jest to taka, powiedzmy, ciekawostka, rzecz istotna, która jednak ma dość duży wpływ na funkcjonowanie edytora tekstu w programie Inkscape. Jeżeli chodzi o takie pozycjonowanie, to przypomnę jeszcze raz, lewo, prawo litera albo lewo, prawo przestrzeń, do góry, na dół to, co jest za kursorem, ewentualnie jeżeli zaznaczymy sobie tylko jedną literę, to to, co jest zaznaczone. No i teraz Alt i lewy, prawy nawias kwadratowy pozwalają nam na odchylanie od pionu naszych znaków. Teraz proszę zauważyć, że to cały czas jest wszystko jeszcze w wersji tekstowej, jeżeli byśmy chcieli zrobić z tego krzywe, które byśmy mogli dowolnie przerabiać, to w tym momencie musimy sobie wejść do tego narzędzia, które nazywa się edytor węzłów i użyć tej opcji, która nazywa się konwertuj zaznaczone obiekty na ścieżki. W tym momencie zaznaczamy wszystkie obiekty na ścieżki, ale teraz pokażę Wam pewną istotną rzecz. Jeżeli mamy sobie prostokąt, który wygląda tak i ma swoje charakterystyczne węzły, jeżeli jego zamienimy sobie teraz na ścieżki, to ten proces wygląda tak. Jest po prostu zamiana prosto na ścieżki, na węzły, nie ma problemu. Natomiast kiedy robimy to z literami, to w tym momencie ten napis jest grupą ścieżek, a nie jest jedną ścieżką zgrupowaną razem. Żeby jakby mieć dostęp do wszystkich ścieżek kolejnych, po prostu zmieniamy, czy rozgrupowujemy te litery i w tym momencie mamy możliwość edytowania osobnych ścieżek. Oczywiście możemy to dalej mieć jako grupę, ale załóżmy, że chcemy zmienić jakiś z tych kształtów, to w tym momencie musimy sobie wejść jakby w pojedynczą literę. Oczywiście istnieje możliwość znów zjednoczenia czy stworzenia z tych liter jednej ścieżki, czy to będzie suma, czy to będzie zbiór ścieżek, to wchodzimy po prostu wtedy w ścieżkę i albo używamy sumy,
albo używamy do tego połącz, wtedy mamy ileś tam tych ściel, które są razem, ale jednak osobno. Usunę teraz ten fragment tekstu. Kolejną fajną rzeczą, którą mamy, jest pewna możliwość wrzucania tekstu na krzywe. Jeżeli mamy sobie jakiś tekst i mamy sobie jakąś przyjemną krzywą, chcielibyśmy, żeby nasz tekst tak ładnie zafalował jak nasza krzywa. Ja trochę pogrubię ją, żebyście lepiej widzieli, o co chodzi. Weźmy sobie powiedzmy 8 i teraz na tą krzywą chcielibyśmy wrzucić ten napis, żeby tak ładnie zafalował. Nie ma w tym żadnego problemu. Wybieramy sobie, zaznaczamy sobie jedno i drugie, czy to tak jak ja przeciągając w tym momencie ten kwadrat czy prostokąt zaznaczania, czy to też wciskając pierwszy shift, drugi, mamy zaznaczone dwa obiekty. Wchodzimy w menu tekst, wybieramy wstaw na ścieżkę i w tym momencie nasz tekst ładnie na ścieżce zostaje rozłożony. Teraz używając tych opcji, o których powiedziałem wcześniej, możemy wcisnąć Alt i przesuwać sobie a to cały napis, a to jak się zdarzą takie zakleszczenia, jak tutaj widzimy, jakoś sobie ładnie ten tekst wyrównać. Mamy całkiem fajną, całkiem sporą dowolność zmiany tego. Bardzo, ale to bardzo, bardzo ważna sprawa. Dzięki temu mamy możliwość robienia takich rzeczy. Teraz tą krzywą można, jak się ją gdzieś przestawi, to w tym momencie ta krzywa porusza się razem z tym tekstem, ale możemy albo uczynić ją w kolorze tła, no, tylko musimy ją dać pewnie gdzieś do tyłu, albo możemy ją w ogóle wrzucić na inną warstwę i wyłączyć, albo, bo jeżeli ją usuniemy, to też się te nam napisy rozsypią, ale jakby możemy też to po prostu, co tutaj widzimy, zamienić sobie na krzywę i też to się sprawdzi wtedy tą krzywą falującą, która jest gdzieś tutaj w tle, już nie będzie ona nam potrzebna, możemy ją sobie usunąć. Ostatnią rzeczą, jeżeli chodzi o tekst, to jest umieszczenie tekstu w kształcie. Ja wygeneruję sobie troszeczkę tekstu teraz. Wejdę w tekst, nie, przepraszam, w efekty. Tekst lorem ipsum. Stworzymy sobie dwa akapity, 16 zdań na akapit i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te rzeczy, które tutaj mamy, możemy sobie popróbować. To jest ilość tekstu zależna od naszych potrzeb. Bierzemy przycisk zastosuj. I skrypt wygenerował nam całkiem sporą ilość tekstu zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Ten tekst możemy używać sobie tego tekstu, jak chcemy gdzieś tam na stronie internetowej wypełnić, żeby jakby nie mamy zawartości strony, ale mamy layout, to możemy właśnie sprawdzić sobie, jak ten layout będzie ze stroną wyglądał, właśnie używając takiego lorem ipsum, takiego standardowego tekstu właśnie do wypełniania treści. Ten tekst ja sobie gdzieś tutaj przesunę na bok, on za chwilę nam będzie potrzebny. Zobaczmy, jak to wygląda. Stworzę sobie kształt. Powiedzmy, że on będzie wyglądał jakoś tak, usunę mu jego zawartość, trochę go odchudzę, żeby nie był już tak chamsko gruby. No i teraz ja sobie ten tekst, przepraszam, ten kształt sobie powielę, wrzucę sobie w dwie takie jakby kolumny. I teraz zaznaczam je obie, zaznaczam tekst, biorę tekst, wprowadź tekst do kształtu. I w tym momencie tekst zlądował w kształcie, z jakichś powodów wylądował nam w tej świeższej kolumnie, więc sobie zamienimy je tutaj miejscami. I teraz spójrzcie, bardzo fajną rzecz. Jeżeli ja stwierdzę na przykład, że w tej lewej kolumnie chciałbym, żeby było jakieś wycięcie, a to na tytuł, a to na jakieś zdjęcie, jakąś grafikę, która by się gdzieś tutaj znalazła w środku, to możemy to zrobić bardzo fajnie. Bierzemy sobie ten kształt, który mamy, który nam wyznacza granice naszej kolumny. Wybieramy sobie ten kształt, teraz w nim chcemy wyciąć powiedzmy inny prostokąt, no to używamy operacji logicznych, o których już mówiłem gdzieś tam wielokrotnie. Zaznaczam oba obiekty, ten, który jest na wierzchu, zostanie odcięty od tego, który jest pod spodem. Ścieżka, różnica. W tym momencie nasz tekst bardzo ładnie się przesunął, a to, co się nie zmieściło, przeskoczyło do nowej kolumny. Jest to bardzo, ale to bardzo przydatna funkcja. Spójrzcie, ja usunę w tej chwili ramki obu tych obiektów. I dzięki temu mamy właśnie bardzo ładnie zredagowany tekst. Oczywiście ja tego wszystkiego jeszcze nie wyrównywałem, ale już teraz można dużo z tego wyciągnąć. Jeszcze teraz kliknę sobie na ten tekst, który mamy w osobnym obiekcie. Wchodzę w narzędzie tekstowe, wybieram sobie w tym momencie, bo już mogę, tekst wyjustowany. Bardzo ładnie nam się on tutaj justuje. Rzecz jest bardzo przydatna, można ją wykorzystać jak najbardziej we wszystkich na jakichś takich materiałach, które na przykład do składu powiedzmy gazet. Wada tego jest taka, że no niestety, ale nie mamy tutaj możliwości pracy na wielu stronach, ale mimo wszystko jest to rzecz bardzo przydatna i mimo wszystko dobrze jest wiedzieć, że takie coś możemy wykorzystać w naszej pracy z programem graficznym. Teraz przejdziemy sobie też do fajnej funkcji, która nazywa się klonowanie.
W programie Inkscape mamy dwie możliwości, jeszcze to usunę tylko z naszej sceny. W programie Inkscape mamy możliwości powielania obiektów na dwa najważniejsze sposoby. Stwórzmy sobie obiekt, niech to będzie taka ładna gwiazdka, tylko ona jest teraz przezroczysta, więc sobie ją tutaj zmieńmy na taką bardziej dla ludzi. Dobrze, mamy sobie ładną gwiazdeczkę, jest żółta, ma czarny kontur. Teraz wyobraźmy sobie, że chcemy mieć dwie takie gwiazdki, dokładnie identyczne jak ta nasza gwiazdka. No, no więc dobrze, ja sobie biorę, teraz wchodzę w prawym przyciskiem myszy w takie małe menu, biorę powiel, no i mamy dwa obiekty. Teraz ja ten obiekt pierwszy zmieniam, a drugi zostaje bez zmian. Jakby możemy chcieć zrobić coś takiego, że na przykład stworzymy sobie kopię tego obiektu i wtedy będziemy na tym nowym pracować, żeby go tam jakoś uzupełnić. Na przykład chcemy mieć drugą gwiazdkę, która jest gdzieś pod spodem, żeby ona na przykład stanowiła coś w rodzaju cienia naszego takiego zrzutowanego. Zresztą tak się bardzo często w praktyce robi, że klonuje się obiekt, nie klonuje, właśnie duplikuje się obiekt, wrzuca się go w tło. W tym momencie zmienia kolor czarny, rozmywa, gdzieś tam jeszcze dodaje się, zmniejsza się krycie i w tym momencie powstaje taki fajny cień, który nadaje pewnej przestrzenności naszym obiektom. Ale teraz może się zdarzyć sytuacja, kiedy ja wcale nie chcę zrobić czegoś takiego. Ja chcę, żeby każdorazowe powielenie naszego obiektu powodowało, że każdą zmianę w naszym obiekcie powodowało, że te obiekty, które zostały powielone z tego podstawowego obiektu, zachowywały się tak samo jak on. Wtedy przydaje się klonowanie. Stwórzmy sobie klon, wejdźmy sobie w edycję, klonuj, utwórz klon po prostu. Stwarzamy sobie drugi taki przedmiot. Ja tutaj sklonuję sobie jeszcze raz na wszelki wypadek. Mamy sobie trzy takie przyciski. Powiedzmy, że to są przyciski gdzieś, nie wiem, w menu strony internetowej. Ładnie sobie tutaj wyrównamy, przestrzenie między nimi też zrównamy, no i fajnie. Teraz stwierdzamy, że kurczę, coś tu nie gra, że właściwie to powinno być nie przezroczyste, tylko zupełnie czarne. No to okej. Zmieniam sobie tylko ten jeden, który był bazowym naszym i dzięki temu, że ja jakby utworzyłem klonowanie, to w tym momencie każda zmiana, którą ja w nim wprowadzę, będzie również oddziaływała na nasze klony. Dzięki temu mamy możliwość jakby zwielokrotniania naszej pracy. Teraz jeżeli byśmy nie chcieli, żeby jakby jeden z tych obiektów już się zachowywał tak jak reszta, żeby stał się indywidualistą w tym społeczeństwie identycznych, wchodzimy w edycję, klonuj, odłącz klon. Ale mamy także możliwość zrobienia pewnej innej ciekawej rzeczy. Ja sobie stworzę teraz klon tego obiektu, znaczy teraz właśnie zduplikuję ten obiekt, zmienię mu kolor na czerwony, a niech to będzie taka, powiedzmy, polska flaga. Będzie to bardziej polska flaga, może nawet lotnicza, prawie że. Zduplikujemy, nie właśnie, dobrze, zduplikujemy sobie to, co tu mamy, odwrócę. Złączę to wszystko razem w taką grupę. To jest coś w rodzaju desenia. Tworzę z tego grupę. I teraz tą grupę mogę powielić wiele razy, tutaj w ramach tej przestrzeni. Zaznaczam sobie nasz obiekt, wchodzę w edycję, biorę menu klonuj, utwórz układ klonów. Wyświetla nam się takie menu. Ja nie będę za dużo kombinował tutaj, po prostu wezmę proste przesunięcie, bo najłatwiej na tym pokazać, jak to wygląda. Wybieram 20, no nie, przesadzam, wybieram 5, powiedzmy na 5, to znaczy, że stworzy mi się tutaj 5 rzędów i 5 kolumn naszego obiektu. Zresztą pokażę, jak to wygląda w bardzo prosty sposób. O proszę, stworzyła nam się wielokrotność naszego obiektu. Teraz nasz obiekt jest zaznaczony, ale wbrew pozorom to nie jest to, co widać tutaj, co jest na wierzchu, tylko on jest gdzieś tam pod spodem. Spójrzcie, że jeżeli ja wezmę ten obiekt, tutaj kliknę, to mam napisane, że to jest klon obiektu grupa 4. Żeby zobaczyć, gdzie jest właściwy obiekt, muszę go odkopać i tutaj jest nasz obiekt grupa 4, który był naszą bazą do tworzenia tych klonów. Teraz, żeby go stamtąd wydobyć, kiedy on jest pod spodem, to musimy po prostu kliknąć sobie na nasz klon, wejść sobie tutaj do tego menu, właściwie przejechać do tego menu, wziąć to, co jest na wierzchu, ustawić na spodzie. Teraz nasz sklonowany obiekt jest tutaj. Jego tutaj wybiorę, przeniosę na bok. Spójrzcie, jak fajne, ciekawe możliwości niesie ze sobą ten prostokąt, kiedy ten kwadrat właściwie. Kiedy one są już tutaj, jakby ten desen jest tak ustawiony, to w tym momencie on zawsze będzie zachowywał swoje pozycje, nawet jeżeli zacznę coś tutaj kombinować z tym, co mamy tu. Przesunę sobie w ten sposób i one wszystkie się ładnie przesuwają. Teraz wejdę sobie do tej grupy, klikam sobie na ten obiekt, klikam prawym przyciskiem, wejdź do grupy,
I w tym momencie, jeżeli ja w tej grupie dodam jakiś nowy obiekt, choćby on i wystawał poza granicę naszego obiektu, to on dalej jakby zostanie włączony w ten klon. I dzięki temu wszystko, co ja z tym będę robił, zostanie przeniesione na tą grupę obiektów, którą mamy tutaj. Rzecz bardzo fajna i bardzo przydatna. Klonowanie jest bardzo przydatne. Teraz przejdziemy w sumie, tak naprawdę ten tekst, czy jakby ten temat można omówić bardzo obszernie. Klony można używać w bardzo ciekawych różnych opcjach, ale to, co widzicie tutaj, myślę, na początek pracy, jest bardzo fajną opcją do wykorzystania. Teraz użyjemy sobie, jakby, czy teraz przejdziemy sobie do ostatniej części. Przejdziemy sobie do przycinania, maskowania i ustawiania deseniu. Co to znaczy, czy co oznaczają te pojęcia, w jaki sposób się uzyskuje te opcje, powiem teraz. Przycinanie to jest taka możliwość, którą daje nam Inkscape do tego, abyśmy pokazywali jakby wycięty tylko fragment pewnego obiektu. Stworzę tutaj dla przykładu sobie kilka takich prostokątów. Właściwie to mogę nawet je też ze spacją używać. A niech to będzie taka, tutaj powiedzmy taki układ sobie jakichś tam różnokolorowych obiektów. Wyrównamy sobie to wszystko jeszcze na koniec, żeby nie wyglądało jakoś fatalnie. I tak nie wygląda dobrze, no ale trudno. Stworzę sobie tutaj, wyrównam sobie razem te obiekty. Stworzę sobie z tego grupę. I teraz chcemy w tej grupie, jakby chcemy, żeby to było tylko tło do pewnego kształtu. Więc teraz tworzymy sobie ten kształt. Myślę, że gwiazdka będzie tutaj doskonałym przykładem tego, co możemy zrobić. Ta gwiazdka tak naprawdę, jaki ma kształt w tej chwili, nie jest to zbyt istotne. Istotne jest tylko to, jaki ma kształt, a zmianę koloru możemy wykorzystać tylko do tego, żebyśmy rozróżniali, gdzie jest nasz obiekt. Teraz zaznaczamy sobie obiekt z tła, obiekt, który jest na wierzchu, mamy zaznaczone te dwa obiekty, przypominam, klikam na obiekt pod spodem, wciskam Shift, obiekt na wierzchu, ewentualnie zaznaczam w ten sposób dwa obiekty i teraz używam przycinania. Wchodzę w obiekt, przytnij, ustaw, klikam ustaw i w tym momencie nasz kształt, który znalazł się na wierzchu, przyjął za swój deseń obiekt, który był pod spodem. Bardzo fajna, przyjemna rzecz. Teraz wyobraźmy sobie inny scenariusz. Chcemy, aby rzeczywiście to było też wycięte jakby w taki sposób, jak zrobiliśmy to teraz, ale teraz byśmy mieli zamiar zrobić to troszeczkę inaczej, żeby tam, gdzie ten nasz kształt był jasny, tam, czy jakby żeby częściowo był przezroczysty, częściowo był nieprzezroczysty. Spójrzcie, wezmę sobie naszą gwiazdkę, zmienię jej kolor na czarny, użyję gradientu, o którym mówiliśmy dzisiaj wcześniej, niech to będzie znowu gradient radialny, może zrobię od środka, czyli wybiorę po prostu gradient z tego menu, wybieram gradient. Teraz wchodzę w modyfikację, zmienię sobie nasz gradient z czarnego na czarno-biały, tylko że teraz jeszcze odwrócę gradient. Nie powiedziałem tego, bo, ale może jest to przydatna opcja. Wejdźmy sobie w jeden z tych uchwytów, wciskam Shift-R i w tym momencie nasz gradient bardzo ładnie się zamienił. Teraz spójrzcie, w środku naszego gradientu jest biały punkt. Na zewnątrz te ramiona stają się coraz bardziej ciemne, aż na samym końcu są czarne. Teraz tu, gdzie jest białe, nasze tło będzie widoczne w 100%, tu, gdzie jest czarne, będzie widoczne tylko, że będzie niewidoczne, natomiast tu, gdzie jest szare, będzie widoczne tylko w części. Zaznaczam sobie teraz oba obiekty i zamiast przycinania wchodzę w obiekt, ale w tym momencie biorę maskę, biorę ustaw i w tym momencie, jak widać, tu w środku jest wszystko ładnie, zupełnie pełny kolor, natomiast gdzieś tam na zewnątrz już ten kolor coraz bardziej wygasa. Bardzo się to przydaje. Ja tworzę tutaj sobie nowy obiekt, przesunę go pod spodem, żebyście zobaczyli, a tylko musi być pod spodem, przesunę go pod spodem, żebyście zobaczyli, co jest przezroczyste, a co jest nieprzezroczyste. Rzecz jest bardzo fajna. Takim jakby rarytasikiem, że tak powiem, taką fajną ciekawostką, którą mam dla Was na koniec, jest tworzenie własnego deseniu, ustawianie pewnej grupy obiektów na deseń. Wcześniej klonowaliśmy sobie, jak widzieliście, nasz obiekt, ale wtedy musielibyśmy może kombinować. Te obiekty są jakby dużą ilością, te klony są dużą ilością obiektów, więc to jest jakby problem dla komputera, być może w większej ilości. Natomiast tutaj pokażę Wam coś ciekawego. Spróbujemy sobie przykryć pewną płaszczyznę, na razie w sumie nie jest to istotne, jaką konkretnie, deseniem ceglanym, więc stwórzmy sobie takie cegły, czerwone jak cegła, niech będzie, nie będę używał jakiegoś, a może troszeczkę w stronę pomarańczowego, żeby było tak jeszcze bardziej ceglaście. Dodajmy sobie drugą taką cegłę, teraz stwórzmy sobie jeszcze trzecią taką cegłę,
uporządkujmy te cegły sobie tak, żeby ładnie wyglądały. Teraz pamiętajmy, że ten deseń będzie powtarzany dokładnie w taki sposób, jak jego utworzę, jakby one się będą stykać swoimi brzegami, więc trzeba zrobić tak, żeby te nasze obiekty zamykały się w prostokącie. Więc ja sobie stworzę jeszcze jeden taki element. Zrobiłem Shift D, mam już dwa. Teraz wrzucam sobie szary kolor. A może trochę zbyt szara, nasza zaprawa. Niech to będzie mniej więcej tak wyglądało. Wrzucę to sobie na tło. Teraz jeszcze pamiętamy o tym, że między cegłami musi być jakaś przerwa między tymi cegłami, więc rozszerzam sobie nasz ten prostokąt jeszcze troszeczkę na boki. Teraz biorę sobie tą cegłę tutaj, tą cegłę tutaj i tą cegłę tutaj. Robię z nich jeden obiekt. Biorę ścieżka suma. Mamy już jeden obiekt. Biorę teraz to, co mamy z tła. Duplikuję, klikam jedną, klikam drugie, ścieżka, część wspólna i dzięki temu mamy, spójrzcie, takie obiekty. Ja je zaznaczę ramką, żeby było dokładnie widać, jakie są. Mamy jeden obiekt z wierzchu, jeden obiekt pod spodem. Teraz usunę tą ramkę, zgrupuję sobie to razem. Mamy grupę obiektów. Teraz tą grupę obiektów możemy zamienić już na deseń. Wchodzę do menu obiekt, deseń. Obiekty na deseń. Zamieniliśmy sobie to na deseń. On się nazywa pattern, czyli wzór 4, 2, 3, 4. Usuwam sobie ten nasz obiekt. Tworzę to, o czym mówiliśmy. Czyli biorę sobie, no niech będzie znowu nasza gwiazdka, bo ona się dobrze komponuje. Niech to będzie gwiazdka równo ustawiona, ładnie. I teraz chcemy, żeby nasza gwiazdka była wypełniona ceglaście. Więc teraz zamiast koloru wchodzimy tutaj w deseń. I już ten deseń został stworzony. Ja teraz rozszerzę sobie naszą gwiazdkę. Spójrzcie, że razem z rozszerzeniem gwiazdki rozszerzył się nasz deseń, więc ja chcę go trochę zmniejszyć. Wchodzę sobie tutaj w edycję węzłów i tutaj widać takie punkty. Ten punkt oznacza nam kotwicę, w którym miejscu nasz deseń ma być zaczepiony. Ten punkt tutaj pozwala nam na skalowanie naszego desenia. A ten pozwala na obracanie w sposób dowolny. Więc jeżeli chcemy mieć cegiełki pionowo, to jest pionowo i tak dalej, i tak dalej. Dzięki między innymi czemuś takiemu możemy sobie pokrywać płaszczyzny w dowolny sposób, jakby stworzonym przez nas samych deseniem. To wszystko, jeżeli chodzi o piąty odcinek serii Podstawy Podstaw. Przed nami jeszcze szósty odcinek Podstaw Podstaw i będziemy mieli całą podstawę tym najważniejszym stopniu zakończoną. Zapraszam więc na nią, a potem zapraszam do przejścia do już zawodowych, konkretnych tutoriali, które pokażą Wam, jak zrobić konkretne efekty na konkretnych przykładach.